Chciałem zacząć od historii dla dzieci. Posłuchajcie, bo to będzie o dziewczynce. Możecie zostać tam, gdzie jesteście. Dorośli też posłuchajcie, bo wiem, że też lubicie słuchać historii. Mała dziewczynka podchodzi do, star do starszego już człowieka, który mieszkając w mieście już od długo mówił o tym, że jest potrzeba poprawienia swojego życia, że będzie powtórny przyjście Chrystusa. I że nie można żyć tak jak się żyje, trzeba zmienić coś w swoim życiu, być lepszym dla dzieci, lepszym dla rodziców, bo jak nie, no to będzie sąd i pan, i ci ludzie po prostu będą nieprzygotowani. I po co ty to wszystko mówisz? I tak ciebie nikt nie słucha. Trzeba sięgnąć do historii tego człowieka. On wcześniej z dużym zaangażowaniem w tym mieście mówił to, co Pan Bóg mu przekazał. Jest on odpowiedział tej dziewczynce wiesz co? Ja wiem, że mnie nikt nie słucha, jak ja mówię o tych dobrych rzeczach. Ale jak ja bym przestał mówić o tym, to przyznałbym rację tym, którzy sobie normalnie żyją, tak jakby w ogóle tych ostrzeżeń nie było. Więc mówię to do siebie. Mówię to dla siebie. My też mamy szczególne poselstwo. Tylko pytanie: czy ktoś nas słucha? Chyba coraz to mniej. Pamiętam, kiedy był czas zimnej wojny, lata 80., kiedy mówiono o niebezpieczeństwie, że ktoś naciśnie guzik i skończy, i jakby to powiedzieć, wzajemnie się zabijemy. Seminarium z Księgi Daniela i objawienia w Bielsku Białej było bardzo takim, jakby to powiedzieć, bardzo dużo ludzi tam chodziło. Ja pamiętam, że na film, na, a na filmy, które były w zborach puszczane, płynęły rzeki ludzi. Pytanie, kto dzisiaj tego. Czy ktoś nas słucha? A pytanie, czy my przestaliśmy mówić o tym, o potrzebie powtórnego przy, przygotowania się na powtórne przyjście Chrystusa. Bo to jest główna część naszego poselstwa. Jeśli chodzi o temat kazania, to tematów dostarcza samo życie. Czasami nie trzeba szukać. Yy. Moje dzieci czasami wybijają mnie z rutyny. Kiedyś mówię w piątek, no to przeczytamy sobie psalm 23. Córka mówi, znowu? Po co? No, fajny jest. No, a mówi, no wiesz co, mnie by zamiast jeszcze raz czytanie psalmu 23 interesowałoby cię tato, mnie, mnie tato, dlaczego on jest dla ciebie i dla mamy twojej ważny? No, w sumie logiczne pytanie, prawda? Moje dzieci się urodziły już adwentystami, wychowały się, są specjalistami od stworzenia świata, bo za każdym razem, jak szkółkę sobotnią zaczynano w zboże, to się teraz zastanawiały, od czego by tutaj zacząć w tym roku szkolnym. No najlepiej od początku, od stworzenia świata. Później edukacja dalej. Wiecie, w tej chwili, jeśli chodzi o podstawówkę religii i, i szkołę średnią, to mamy punkty katechetyczne, gdzie nasze dzieci... Się, o, się uczą wszystkiego od, od nauczycieli. Także wiedzę mają, no ale mówią, no ale co zrobić z tą wiedzą teraz? Bo ja nie czuję takiego czegoś. Mówi, ja znam teksty, ja wiem, ja wiem gdzie to jest napisane, ale nie czuję związku z tymi tekstami. Nie utożsamiam się z nimi. Mam to podane na talerzu. Wiecie, wiecie, jaka jest różnica między tym, kiedy samemu się coś poznaje, samemu się coś zdobywa, samemu się czegoś szuka, niż jak ci to ktoś poda gotowe. Nie szanuje się tego. Nie ma się do tego wtedy takiego, hmm, takiej satysfakcji. Jejku, jaka to jest fajna prawda Pisma Świętego. Cieszę, że, cieszę się, że, że ktoś mi to wskazał, albo że ja to odkryłem. Ja po części ją rozumiem. Więc stwierdziłem, że trzeba przygotować chociażby jedną zasadę wiary, przedstawić w taki sposób, żeby ona nie była suchymi faktami, ale jakimś, jakimś taką ciekawą historią i pokazaniem, że, że to, jak wierzę, nie jest tylko takim intelektualnym przekonaniem, że ja sobie tak w głowie poukładałem, tylko, że to były konkretne zmiany w moim życiu. Ja pomyślałem sobie, Pewnie o to chodzi mojej córce. I wziąłem sobie na tapetę taką jedną zasadę wiary. Służba Chrystusa w niebieskiej świątyni. Albo świątynia. Wiecie, to nas bardzo wyróżnia. Wyróżnia nas to od innych wyznań, nawet od tego dużego, bo tamta świątynia jest traktowana jako miejsce, gdzie się ludzie spotykają, gdzie mieszka Bóg. Różni nas też ta zasada wiary od ewangelików. Kiedy się pyta, czy słyszeliście o świątyni w niebie, no tak, no nie wiem. Jest taki tekst z listu do Hebrejczyków, ale nie traktujemy go jako najważniejszy. A dla mnie, jest, a dla mnie ta, ta jedna zasada wiary dużo zmian w moim życiu dokonała. Więc postanowiłem się skupić na tym, na, na tym, na, na tym takim czymś bardzo y, charakterystycznym dla Kościoła Adwentystów w zasadzie wiary. I pokazać, w jaki sposób ona w moim życiu była taka dużo wnosząca. No, zaczynamy od najważniejszego tekstu dotyczącego świątyni. Druga Mojżeszowa żona, 25, wiersz 8. I wybudujecie mi świątynię, abym zamieszkał pośród nich. Czy Pan Bóg wcześniej z nimi nie był? Oczywiście, że był. Nawet bardzo wyraźnie był. Był w słupie ognia. W nocy i w słupie obłoku w dzień. Wiecie, jak jest na pustyni. Za dnia to cię spali, dosłownie, a w nocy to można zmarznąć. Nieźle, jak się nie ma dobrej kurtki puchowej. Bo jest taki duży skok temperatur, że organizm nie jest stanie się przyzwyczaić. A Pan Bóg był z nimi. W dzień dawał cień, w nocy dawał ciepło ognia. Nie marzli, słońce ich nie paliło, ale Pan Bóg chciał, żeby postawili mu, wybudowali mu namiot, nawet podał dokładny przepis, jaki ma to być namiot, jakie ma wymiary, jakie długości, z jakich materiałów. Powołał też specjalnych ludzi, którzy tam byli, basalela z innymi, którzy, którzy dostali takie szczególne umiejętności pracy w złocie, czego oni jako niewolnicy, którzy byli w Egipcie w naturalny sposób się nie uczyli, czyli był to wyraźny dar Ducha Świętego. I Pan Bóg uczynił świątynię takim centrum życia religijnego, centrum narodu izraelskiego, do, do którego nakazywał trzy razy w roku odbyć pielgrzymkę. Z okazji święta Paschy, święta Kuczek i świętoplonów wiosennych. Były różne świątynie w Starym Testamencie, właśnie ta pierwsza jako namiot, później ta piękna, którą wybudował Salomon. Nazywana świątynią Salomona. Później czytamy dalej, po, że po zburzeniu tej pięknej świątyni Salomona, Zorobabel. Król, który powrócił z wygnania, on jest nazywany budowniczym, jest to nazywana była świątynią Zorobabela. A w czasach Jezusa była świątynia, które nadawano przydomek Heroda. Dlatego, że on chcąc zdobyć sympatię Izraelitów, bardzo dużo finansował budowę świątyni, tak, że wyglądała ona jak jeden z cudów świata górujący nad miastem. <laughs> Między Izraelci związali, związali swoje życie ze świątynią, związali swoje życie z, z pielgrzymowaniem tam. Było to nie tylko społeczność, ale i właśnie taka pielgrzymka. Świątynia poza tym jeszcze była, do czego służyła poza tym, że tam się modlono. No, na lekcji omawialiśmy, że służyła do oceny medycznej trądu, prawda? Przychodziło się do kapłana i on mówił, to jest, możesz wracać do domu, albo mówił, ter, nie możesz wracać do domu, musisz się udać w miejsce odosobnienia na czas próby, albo mówił, a ty, ty jesteś już trendowaty, to jest trąd, już nie wracaj w ogóle do domu, udaj się do miasta, tam gdzie żyją inni trendowaci, musisz żyć w izolacji. Nawet jeśli to był król, to musiał się podporządkować temu prawu. Ale wracając do święt pielgrzymich, bo bardzo lubię ten temat. Jest opisana wizyta Jezusa w świątyni. Jak wyglądało wyjście takie do świątyni Jezusa razem z rodzicami? Mieszkali oni dosyć daleko, w Nazarecie. Można by to powiedzieć, że to jest u góry mapy, byśmy to wskazali. Do świątyni mieli bardzo fajną drogę, można powiedzieć najkrótszą. Biorącą w dół, w góry od razu Judei, ale był jeden problem. To był teren zamieszkały przez Samarytan. A Żydzi z Samarytanami bardzo się nie lubili. Więc Żydzi woleli nadłożyć dwa dni drogi i zejść z Galilei, znaczy zejść z Nazaretu, do, w dół do jeziora galilejskiego, gdzie rozpoczynała swój bieg rzeka Jordan. Bo tam się zbierali, tam szli całe. No powiedzmy, że jak, wy, jak dały takie wyjścia. No pewnie wstali wcześniej rano, zjedli szybkie śniadanie, wzięli ze sobą zapasy. No wiadomo, że dużo jedzenia, ciężko było ze sobą wziąć, łatwiej było ze sobą wziąć pieniądze, bo to trochę mniej waży. A po drodze można się zatrzymać, kupić wodę, kupić jakieś inne jedzenie. Zamykali dom. Jeśli mieli jakieś. Coś w, w oborze to być może ktoś zostawał, kto się tym zajmował, bo wiadomo, że zwierząt nie można było na ten temat na ten, na ten czas zostawić. I wychodzili na główny plac wsi. Tam się zbierali ludzie, łączyli. A potem wychodząc z wioski, szli między polami, lasami i ludzie się włączyli w takie większe grupy. Yy, które ja już mogę nazwać, można by było nazwać, ja wiem, jak tramwajem, czy tak ciasno i taki, taki, taki sznur ludzi, nie wiem, czy kiedyś wchodząc na jakąś górę, trafili się tra na tak zwany tramwaj, że trzeba się było zatrzymać i trochę po trochu, na przykład wychodząc na Kasprowy, nie, wychodząc na, na Giewont, taki tramwaj się tworzy. Później ludzie wieczorami się zatrzymywali, po to, żeby zjeść wspólnie, głupić gdzieś po Zwróć Zwróćcie uwagę, że kazanie Jezusa na górze właśnie zostało powiedziane w czasie święta, w czasie święta pielgrzymiego, bo jest napisane, że było tam dużo ludzi, którzy Go słuchało. Czy Jezus wykorzystywał tą okazję pielgrzymowania, bo wtedy jakby to łatwo było znaleźć słuchaczy. Stawał gdzieś na górze. Zresztą też czytamy te sprawozdania ewangelisty. Ludzie, nie, żeby roz, roz, do Jezusa, rozpuśćcie ludzi, żeby zdążyli sobie pójść do miast i kupić coś do jedzenia, Jezus powiedział do nich, wy im dajcie jeść. To by świadczyło o tym, że to było święto, jakieś święto wiosenne, gdzie było ciepło, gdzie można było usiąść na trawie, gdzie można było posłuchać Jezusa. Czy taka, taka, taka niesamowita okazja? I później dalej podróżując, gdzieś z Nazaretu, powiedzmy, była to piesza droga, powiedzmy, że to trwało dni, w sumie może nawet i pięć. pięć. Pięciodniowa wyprawa rodzinna. Dochodzili do bardzo ważnego skrzyżowania, które się nazywało Jerycho. Jerycho znajduje się w depresji 400. Nie, 40 metrów poniżej poziomu morza. I tam. Wszyscy pielgrzymi kierowali się w, w prawo w kierunku, Jerech, w kierunku Jerozolimy, która była niestety w górach. Czy można powiedzieć, dosyć duża wspinaczka? Część psalmów nazwana jest psalmami stopni albo psalmami wstępujących. To były właśnie psalmy, które były, które były śpiewane z okazji świąt i pielgrzymowania do Jerozolimy. Chciałbym, żebyście wysłuchali takiego innego psalmu. On był dzisiaj studiowany w naszej lekcji. Ktoś się pytał, jakim przekładem się posługuje. To jest przekład Henryka Adamczyka. Jakże są miłe Twoje mieszkania, do których teraz lud Twój wyrusza. Jakże są cenne Twoje spotkania, do których grwie się serce i dusza. A co dopiero ci, co w świątyni? Stale mieszkają blisko Twojej chwały, ileż ich sercom szczęścia przyczynisz, Ileż to razy tam się wzmacniały. Z każdą godziną, że nas i o Boga spotkają. A może ujrzą też pomazanca, bo to też modlą się do swej tarczy. Jesteś ciężko jest spędzić żywo W pałacach możnych jesteś nam słońcem, tarczą zbawienia. W dobroci wspierasz wszystkich pobożnych. I są szczęśliwi, własne twej żyją, w blasku twej chwały. Sukcesy mają Radości z tego, nic ty nigdy nie kryją. Zawsze ci Boże jak we ufają. Co może zastąpić radość takiego święta? Moja córka powiedziała, kamp. No bo to jest taki czas, kiedy zostawia się swoje dom domy, jedzie się w jakieś inne miejsce Polski, Żyje się trochę pod namiotem, chyba że ktoś ma przyczepkę ze sobą. Chodzi się na spotkania, kazania, poznaje się ludzi. Mówię, no, powiedziała, to jest bardzo podobne. Bardzo się cieszę, że, mia, że powiedziała mi o miłych wspomnieniach yy, z tego miejsca, bo to jest czas, gdzie z jednej strony chcielibyśmy, żeby się dużo słuchało o Słowie Bożym, bo jest tam dużo różnych wyspecjalizowanych pastorów. Z drugiej strony jest to wypoczynek. Wspólne nabożeństwo codziennie to jest bardzo fajna rzecz. Ja nie mówię, że to jest reklama kampu, ale jest to coś, co nam te, w tej chwili zostało. Ja też sobie bardzo miło wspominam zjazd w Wiśle. Pamiętam pierwszy zjazd, który odbywał się jeszcze wtedy nie w namiocie, ale chyba pod spadochronami. I lało strasznie. To był rok 1980, drugi może. Mój wujek wtedy przyjmował chrzest. Pamiętam też wtedy, że była, Wisła była strasznie kalna i chcieli się tylko bardzo uparci ludzie, którzy powiedzieli nie, nie chcę w basenie w Bielsku, tylko koniecznie w rzece w Wiśle. Inaczej sobie tego nie wyobrażam. W książce Chrzci hmm, Jezusa, w rozdziale pod tytułem Wielkanocna wizyta, na White, Opisuje, opisuje wizytę Jezusa w świątyni, jako dziecko, jako dwunastoletni chłopak. Jezus po raz pierwszy ujrzał świątynię, ujrzał szaty kapłanów ubranych w białe szaty, którzy celebrowali uroczyste nabożeństwo, i dostrzegł krwawiące stworzenia na ołtarzu ofiarnym. Pogrążył się w modlitwie wraz z innymi, podczas gdy dym kadzideł unosił się do Boga. Był świadkiem wzniosłych obrzędów paschalnych. dzień po dniu coraz bardziej pogłębiał własne zrozumienie ich znaczenia. Każdy akt uroczystości wydawał się być związany z jego własnym życiem, co budziło w nim nowe uczucia. Zdawało się, że milczący i przejęty rozważa wielki problem. Przez zbawicielem świata otworzyła się tajemnica jego misji. Pochłonięty kontemplacją tych scen, Jezus odłączył się od rodziców pragnąc zostać sam. Gdy nabożeństwo się zakończyło, wciąż jeszcze przebywał w świątyni. A gdy pielgrzymi opuścili miasto, on pozostał. To jest koniec cytatu z książki życia Jezusa. Miejsce, do którego wchodząc, człowiek mógł znaleźć wskazówki do tego, jakie jest cel jego życia. Bardzo podobny jest psalm 73, napisany przez Asafa, który, którego dręczyło pytanie, dlaczego bezbożni żyją się, żyje im się dobrze, dostatnio, a ci, którzy chcą być wierni Bogu, oni cierpią choroby i są ubodzy. Jako odpowiedź Asaf w psalmie 73 pisze, nie wiem jak to tutaj, Biblię Gdańską by chyba trzeba by było tutaj otworzyć, bo ona to oddaje bardzo wprost. Psalm 73, wiersz 17, wiersz 16 i 17. Rozmyślałem zatem, aby to zrozumieć, lecz wydawało mi się to uciążliwe, póki nie wniknąłem w święte sprawy Boże, nie przyjrzałem się końcowi tamtych. Biblia Gdańska mówi, póki nie wszedłem do świątyni. Tak dosłownie jest przetłumaczone. Czyli świątynia była takim, taką wizytą, takim miejscem, gdzie człowiek mógł znaleźć odpowiedź na... Asaf mógł znaleźć odpowiedź na długo dręczące go pytanie. I Pan Bóg mu... Wiecie, co Pan Bóg mu tam pokazał? On sam potem odpowiada. Zobaczył, jaki jest koniec bezbożnych i ta odpowiedź mu wystarczyła. I była poz, się pozbęciem... Pozbyciem bólu, troski na przyszłość. Tak wyglądało zaangażowanie w życie świątyni w Starym Testamencie. Tak mówiąc pokrótce. W tej chwili mamy całkiem inną rzeczywistość. Został tylko mur, który nawet nie jest nazywany murem świątynym, tylko ścianą płaczu. I mamy w tej chwili tą rzeczywistość. Żyjemy w rzeczywistości, która jest opisana w Księdze do Hebreczyków, w rozdziale ósmym. Nawet można powiedzieć, jest to najważniejsza myśl. List do Hebrajczyków, rozdział 8, wiersz 1 i 2. Sedno zaś wywodów stanowi prawda. Takiego mamy arcykapłana, który zasiadł po prawicy tronu majestatu w niebiosach, jako sługa, sługa świątyni prawdziwego przybytku zbudowanego przez Pana, a nie przez człowieka. Zmienia się rzeczywistość. Nie ma w tej chwili świątyni, która jest tutaj na ziemi, która jest miejscem, gdzie przebywa Bóg, jest w niebie. Wiecie, ja przez rok czasu święciłem dwa dni: sobotę, chodziłem do Adwentystów w Bielsku i niedzielę do swojego kościoła parafialnego, bo uważałem, że każdy może czytać Biblię, każdy może się dobrze modlić i każdy może żyć według tego, jak Biblia jest napisane. I to trwało aż do czasu, kiedy odkryłem prawdę o świątyni i prawdę o bezczeszczeniu świątyni. Zrozumiałem, że słowo antychryst, antychryst oznacza tego, kto występuje przeciwko Chrystusowi w taki sposób otwarty, ale też, że oznacza kogoś, kto się podszywa pod Chrystusa. I zrozumiałem, że kiedy jest mowa o niebiańskiej świątyni, o tym, że tam mieszka Bóg teraz i tam przebywa, to mówienie, że tutaj Bóg jest w tym miejscu, należy się przed nim uklęknąć, jest bluźnierstwem wobec świątyni w niebie. I pomyślałem sobie, aha, jeśli sprawy się mają tak, to ja nie mogę, ja nie mogę żyć tak, jakby tego tekstu nie było. I zrezygnowałem ze święcenia jednego z dni. Moja mama. Zainteresowała się Pismem Świętym <laughs> przez przypadek albo przez swojego brata, który po jakimś czasie przyszedł. Zosiu, poznałem nową wiarę, poznałem nowy kościół. Co było u ciebie na kazaniu dzisiaj w kościele? Powiedz mi. No i tak pogadał trochę i odchodził. Moja mama sobie pomyślała: aha, mój brat zawsze miał takie różne odchyły, więc, żeby mu pomóc, to ja sobie. Też przeczytam Pismo Święte, które on mówi, że czyta i tam jest inaczej napisane, żeby go przywrócić do porządku, żeby go naprawić z powrotem. I kiedy moja mama chodziła, szukała Pismo Święte, pytała się różnych ludzi, mówiła: Różni ludzie jej różne rzeczy dawali, ale zawsze zadawała pytanie: A czy w tej Biblii jest historia o człowieku, który został połknięty przez wielką rybę? Jeśli słyszała, że nie, że to jest tylko Nowy Testament i Psalmy, to mówiła: Nie, to nie jest ta Biblia, której ja szukam. Bo mówi: Mój tata jak żył, a zmarł, kiedy ona miała 13 lat, pożyczał od pewnego starszego człowieka Biblię. Wtedy to była Biblia na papierze czerpanym. Nie była taka, taka, jak dzisiaj mamy dostępną za kilkadziesiąt złotych, tylko to był naprawdę do, do, dosyć duży wydatek po wojnie. Więc on ją pożyczał do domu. I sobie czytał. A czasami jak widział, że dzieciaki się wokół niego zbierają, a było ich piątka w domu, to siadał przy piecu i czytał na głos. I moja mama właśnie zapamiętała sobie najbardziej historię o człowieku, który został połknięty przez Wielką Rybę. Więc, więc jak ktoś jej powiedział, tak, jest tutaj ta historia, to mówi: A to dobrze. To jest ta Biblia, którą czytał mój tata. I zaczęła ją studiować, po to, żeby nawrócić swojego brata, który został adwentystą. Czytała, 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 aż w końcu znalazła pewną rzecz, z którą się on nie chciał zgodzić. Czy w Izraelu hodowano świnie? On mówi, bo jest napisane, że hodowali. A wujek mówi, nie, absolutnie nie przecież Izraelici nie, nie jedli, nie spożywali świń, to było mięso zakazane. Nie, absolutnie nie. Wujek powiedział, wiesz co? Ja widzę, że nie ma koniec naszego spór, bo każdy przy swoim zostanie. Czy ja mogę zaprosić tutaj osobę. Która trochę lepiej zna Biblię niż ja, bo ja dopiero zaczynam i ona nas rozsądzi. Okay. Zaprosiła wtedy, zaprosił wujek wtedy pastora Jana Krystą. Tak posłuchał mojej mamy, posłuchał wujka i tak potem powiedział: Ha, wiesz co, Franku, ale ta pani ma rację. Podawano w Izraelu świnie. Moja mama go bardzo pokochała, polubiała. I zaczęła, zaczęła normalnie studiować Pismo Święte po kolei, wszystkie rzeczy. Ale kiedy doszła do, do sprawy wieprzowiny, powiedziała: No, to ja będę mieć problem. Co mój można to powie? On musi mieć schabowy. Jan, krysta, powiedział: No, wiesz co, ja się tam nie znam na gotowaniu za bardzo. Ale wiesz co, czy ja mogę następnym razem swoją żonę tutaj przyprowadzić? Bo ona coś może tobie podpowiedzieć. I fajnie, że przyjechała, zaprzyjaźniły się, podała jej taki przepis po którym potem w niedzielę mama się pyta, no i jak ci smakował, kochanie, kotlet? O, był bardzo dobry, schabowy. A wiesz, czego to było? Z pszenicy, czosnku i cebuli. Mówi, a to nie poznałem, był bardzo dobrze doprawiony. Więc moja mama tak też się zaprzyjaźniła z Teresą Krystową. Tak się ją kiedyś spytała, mówi, a czy twój mąż pije? No, on mówi, no nie, nie pije. Och, ja też bym tak chciała, żebym mój nie pił. Bo część wypłaty zawsze znika, zanim do domu dojdzie. Modliła się bardzo. Bardzo jej, na tym zależało. Bardzo Chodziła do zboru, inni znali jej problemy. <laughs> Przyłączali się też do modlitwy tacy braterstwo, którzy mieszkali w sąsiednim bloku, też adwentyści. I Tergożnia, moja mama, powiedziała do taty, Hmm. a co ty sobie myślisz o mnie? Codziennie, rano, codziennie w sobotę rano ładnie się ubieram, ładnie ubieram swoje dzieci, biorę je ze sobą i wracam gdzieś dopiero około 13-14 do domu. Co ty sobie myślisz? No, mówi, pewnie się spotykasz z jakimś facetem. Mówi, no to chodź ze mną, zobaczysz, sprawdzisz. Zaprosiła go mama do zboru w Bielsku. Wszedł, popatrzył, mówi... A ja tu już byłem. O, to fajnie. A dlaczego mi nie powiedziałeś? A bo to było tak, mówi. Był dzień wypłaty. Pracowałem w Apenie, która jest naprzeciwko tam, po drugiej stronie tych dużych alei. No i weszliśmy, z, każdy dostał swoją kopertę z gotówką, no i poszliśmy tam obok, zaraz koło Apeny, do knajpy uczcić wypłatę. I usłysze, jak tam sobie siedzieliśmy, usłyszałem sobie że tam obok w budynku ładnie śpiewają. To chyba była jakaś ewangelizacja razem z koncertem dźwięku Adwentu. No i mówi, wszedłem, rozglądałem się, nikt mnie nie wyrzucił, sobie siadłem, posłuchałem, podobało mi się. Potem przyszłem drugi, trzeci raz. No i potem przestałem przychodzić. Mama mówi, a dlaczego byś mi wtedy o tym nie powiedziałaś? Ha, jak ja bym ci wtedy, Zosiu, o tym powiedział... To ty byś mnie szybko spakowała walizki i wystawiłabyś mi na wycieraczkę przed dom. Bo taką zagorzałą osobą byłaś. Teraz jest o kim inaczej. Później się dowiedziałem, że modlitwa mamy, mojej mamy, wydłużyła życie mojego taty około 40 lat. Kiedy umarł w wieku 83, 84 lat, moja mama mówi: A nie pamiętasz, jak tata był chory gdzieś koło 40? ja to dobrze pamiętam. A mówię no tak, pamiętam zapach codziennie nakładanych maści na ręce miał egzymę. I lekarz powiedział: Mu to potrwa rok dwa, proszę się już powoli żegnać z dziećmi, żegnać z żoną, żegnać z, z rodziną. Potem taka prosta zmiana, którą mu tata wprowadził, rezygnacja z tego, co najbardziej lubi spowodowało, że znikły na początku Bandaże, później trochę leczył kapustą, a później to już w ogóle zapomnieliśmy, że tata miał problem z gniącą ręką. Po prostu choroba yy, choroba miała podłoże takie, nie mówię tylko, że w złe diecie, ale z, znikło. Kiedy mój tata przyjął chrzest, moja rodzina bardzo się obruszyła na to. Wiecie, mieszkałem w Wapienicy. Jeśli chodzi o ciociów i wujków, to było tam chyba z pięć domów takich, najbliższej rodziny. Więc ja, kiedy tam do nich chodziłem, bo bardzo lubiłem towarzystwo moich kuzynów, Eli, Grażyny, Piotrka, Tosia, Baśki, w niedzielę to zawsze się nasłuchiwałem od moich cioć i babć, tego, jak to źle zrobili moi rodzice, że przyłączyli się do kościoła adwentystów. Babcia mi na początku mówiła, Zenku, ty tam nie chodź. Bo wiesz, co tam robią? Wiecie, co robią u adwentystów? W miejscu, gdzie jest wycieraczka przy wejściu, leży obraz Marii. I wchodząc tam, na znak pogardy, trzeba bardzo energicznie wytrzeć o ten obraz buty. Skąd babcia to wiedziała? No tak ludzie mówili na wsi. Mówili też, nie chodź tam Zenku, bo wiesz, co tam robią? Zbierają się w nocy, łapią się za ręce, gaszą światło i to się nazywa mieszanie krwi. Wiecie, ja naprawdę byłem wystraszony tym, co babcia mi mówiła wcześniej i moje ciocie. One tak mówiliły, bo inni tak mówili. W czasie, kiedy mój tata przestał chodzić na imprezy alkoholowe razem z ich, z ich mężami, spytali się mamy: Zosiu, powiedz nam, co ty powiedziałaś swojemu mężowi, co takiego mu powiedziałaś, że on zawsze z moim każdej niedzieli pił, a teraz on nie chce pić. To co mogła mu powiedzieć moja mama? No słuchaj, Krysiu, mówi: zacznij, zdobądź sobie Biblię. Zacznij ją czytać, się modlić do Boga, który jest w niebie, a nie w kościele. Mówi, zapraszam cię też do mojego kościoła. Tam znajdziesz wsparcie ludzi, którzy pomogą ci się modlić, tak jak mi pomogli. I się, masz dużo sensu się, się udać. Ciocia mówi: Nie, nie, nie. Mi nie chodzi o to, co ja mam zrobić, tylko co ty jemu powiedziałaś takiego. No przecież ci powtarzam jeszcze raz. Wiecie, dlaczego użyłem w przypadku rozmowy z moją córką mojej mamy i mojego taty, bo ona ich zna. Nie może powiedzieć nie, to jest zmyślona historia, bo ona zna babcię Zosie i dziadka Tomka. Nie znała tych faktów, ale powiedziałem, dla tych ludzi odkrycie prawdy o służby Chrystusa w niebieskiej świątyni miało wielkie znaczenie. W przypadku mamy pomogło znaleźć pracę inną. Wiele ich koleżanek, ponieważ pracowała Hmm, jak to nazwać? Pracowała w Bielskich zakładach płuczarskich przy chemii, na gorąco. Pamiętam to, że fajna to była praca, bo zawsze przynosiła co jakiś czas mleko, które dostawała w pracy, żeby pić, żeby neutralizować chemikalia, które wynikały do żołądka. Myśmy z tego korzystali. Żadna jej koleżanka już nie żyje. Pan Bóg przedłużył jej znacznie życie. W przypadku mojego taty też. Życie zostało przedłużone o 40 lat. Dwie moje ciocie powiedziały, tak, to jest fajne, co ci się uda. Zosiu, ja bym chciała też spróbować, mówi, ale ja nie mam siły. Właśnie najważniejsza myśl, która jest z Biblii, to jest to, że mamy w tej chwili arcykapłana, do którego bezpośrednio Możemy zwracać swoje nasze prośby. Dla, na, dla, dla nas teraz jest to sprawa oczywista, ale dla mnie wtedy, zanim ja te sprawy poznałem, one nie były oczywiste. One były z księżyca dosłownie. Jeśli chodzi o osoby arcykapłana, to tutaj bardzo fajnie jest wspomniane w liście do hebreczyków rozdział 4 i rozdział 5. Przeczytam je. Mając więc arcykapłana Wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, czytam o 4, wers 14, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznaniu wiary. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć słabościom naszym lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu. Fantastyczne porównanie. Chrystus wiele przeszedł, dużo przeszedł. Może nas zrozumieć, kiedy do niego przychodzimy z naszymi boleściami. Bardzo ciekawy był jest dla mnie fragment piątego rozdziału, który od wiersza piątego. Podobnie i Chrystus nie sam siebie okrył sławą, przez to, iż stał się arcykapłanem, ale uczynił to ten, który do niego powiedział: Ty jesteś moim synem, jam cię dziś zrodził. Jak i w innym miejscu, Tyś jest kapłanem na wieki, na wzór Melchizedeka. Chrystus nie został kapłanem na zasadzie jego osobistej decyzji, na zasadzie jestem Stworzycielem, mogę być kim chcę, więc będę arcykapłanem, ale pozwolił, że sam tutaj na ziemi poddał się, tak jakby to powiedzieć, próbie, wypróbowaniu, i dopiero kiedy przeszedł tą próbę zwycięsko, mógł zostać mianowany naszym arcykapłanem. Czytamy w wierszu 7. Z głośnym wołaniem, o Jezusie, z głośnym wołaniem i płaczem za dnie ciała swego zanosił od gorące prośby i błagania do Tego, który mógł go wybawić od śmierci. I został wysłuchany dzięki swojej uległości. O ten fragment mówi, że Chrystus wielokrotnie był stawiany w zagrożeniu śmierci. Czasami Jego modlitwy były... Czymś, co można było słyszeć, a czasami był, jego modlitwy były tylko, jakby to powiedzieć, wołaniem i płaczem. Czyli takim wyrażaniem, kierowaniem próżby do Boga, ale że człowiek już w tej rozpaczy nie potrafi znaleźć słów. Ja Zarazem, takie dwa fragmenty. Jeden z fragmentów to, kiedy anioł przyszedł do Hagar, kiedy odprawił ich Abraham, powiedział anioł do Hagar: Hagar. Usłyszałem płacz Twojego dziecka. Czyli, aby to powiedzieć, Aniu wskazał na to, że nie jej prośba błagalna była taka przegonująca, ale płacz dziecka, czy taka rozpacz. Kiedy wysyłał Mojżesza do Egiptu, powiedział: Idź tam do Egiptu, bo. Słyszę takie utyskiwanie mojego ludu, słyszę ucisk mojego ludu. Ja nie wiem, czy oni wołali Panie Boże, wybaw nas, czy już mieli tyle roboty, tyle zajęć, że już po prostu nie mieli siły się modlić, bo Egipcjanie widząc, że sprawnie im idzie, dokładali im jeszcze więcej roboty. Pan Bóg słyszy modlitwy, nawet te niewypowiedziane. Nawet te próby, które przechodzimy są po to, żebyśmy my tak jak Chrystus cierpiał, my też możemy cierpieć. 10 marca 2016 roku moja, moja żona została wypisana ze szpitala razem z córką. To długo trwało od jej narodzin do wypisania, bo kiedy się pytaliśmy, a co z naszą córką. Lekarze mówili nie wiemy. Na razie trzymajmy ją w inkubatorze i tylko patrzmy, co się będzie działo. Czy można ją zbadać? Nie, nie można, bo jest dużo krwawień zewnętrznych. Być może są też krwawienia wewnętrzne, więc nie chcemy tylko nie chcemy pogarszać informacji. Czy nasze dziecko przeżyje? Lekarz powiedział. Pani co? No lepiej poczekać, bo nigdy nie wiadomo. Są statystyki. Ale nie, chcę, ale nie chcę o niczym przesądzać. To trudne było, bo kiedy się rodzi dziecko w rodzinie, to jest radość duża, a myśmy nie wiedzieli, czy to będzie radość, ku te, czy to, czy to, czy się... Może inaczej. Nie byliśmy tacy chętni mówić, u Skorupskich się narodziło nowe dziecko, bo nie wiedzieliśmy, czy to będzie oczekiwanie na pogrzeb, aż to dziecko osłabnie i odejdzie, czy się wzmocni, czy będzie jej kaleką. No takie, taka niepewność była ciągle, Po trzech latach od tego zdarzenia moja żona robiła zakupy na sobotę na kleparzu. To jest takie targowisko. Spotkała znajomego ginekologa. O, dzień dobry panu. Pamiętam je pan? Tak pomyślał. No, pamiętam panią. Pani mnie oszukała trochę. No bo przyszła do pani do nas na dwa tygodnie przed urodzeniem, i kiedy popatrzyłem na panią, mówię: A to niech pani idzie jeszcze do domu, za dwa tygodnie przyjdzie. A kiedy popatrzyłem na pani Pesel, to ja mówię: O nie, 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 ta pani musi zostać, bo, bo ma trochę więcej lat niż wygląda. Mówię, pamiętam panią bardzo dobrze. A pamiętam pan moją córkę? No, tak, a ona żyje? No, mówię, no tak, tutaj, proszę, w wózeczku, w róża. Ale dlaczego pan tak głupio yy, do mnie powiedział, tak żartował pan czy co? Nie, nie, nie. Mówię, ja jestem gine ginekologiem, neonatologiem. Ja pamiętam, jaka to była poważna sytuacja na granicy życia-śmierci. A jak pani mi nie wierzy, to niech pani sobie pójdzie do domu. I poszuka taki czterostronicowy dokument, który ja napisałem, wypis ze szpitala. Tam jest wszystko dobrze opisane, prawda? Mówię zresztą, ja Państwu zaleciłem potem, żeby, jak wyjdziecie ze szpitala, żeby co, co tydzień być z dzieckiem w takiej specjalnej, <laughs> takiej dodatkowej specjalnej przychodni przy szpitalnej, żeby się pokazywać, żeby patrzeć, w którą stronę się te wewnętrzne krwawienia rozwijają. Czy coś się da jeszcze uratować? Mówię, ja wcale nie żartuję, ja znam statystyki, ja znam życie, ja wiele takich sytuacji widziałem i ja wcale, ja wcale nie przesadzam z tym, co mówię. Ja, znalazłem sobie, ja sobie znalazłem ten wypis ze szpitala. Ja niewiele z niego rozumiem, bo on był pisany przez profesora jakiegoś, dla innych profesorów, którzy potem mieli przyjąć dalsze leczenie, ale zdałem sobie sprawę, że było bardziej poważnie niż myślałem. Że to, co przechodziliśmy, było dla nas trudne, ale wiecie, co to zrobiło, kiedy, kiedy to przeszliśmy? To wyczuliło nas potem wewnętrznie na podobne sytuacje u innych ludzi. Każda matka, który słyszy, urodziło się dziecko, a na przykład po kilku dniach przestało reagować, takie się zrobiło hmm, lejące przez ręce. Moja, ja i moja żona jesteśmy na to wyczuleni i mówimy. Podobne rzeczy też przeżywaliśmy. Wiemy, co ci ludzie mogą czuć. Módlmy się za nich, albo może nawet zadzwońmy do nich na zasadzie: Wiem, co czujesz, będę się za Ciebie modlił. To jest jakaś umiejętność, której wcześniej nie mieliśmy, taka wrażliwość, której nie mieliśmy, a którą nabyliśmy na, 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 na ten skutek. Czytamy o Chrystusie, że on też przechodził takie próby, trudności, i też zanosił błagania, i to go kształtowało. Tego ukształtowało jako arcykapłana. Rozdział 5, wiersz 8 czy tam dalej. A chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy go słuchają. Nazwany przez Boga arcykapłanem na wzór Melchizedeka. Ja dlatego powiedziałem córce tą historię, bo to jest jej siostra. Ona, ją, ona też wie, mniej więcej wie, co było. Może nie była świadoma tak jak lekarz albo tak jak moja żona, ale mówi, nie mogę zaprzeczyć tym historiom. Wiem, że niektórzy są uparci, kiedy im się próbuje coś powiedzieć. Ja też byłem uparty. Kiedy chodziłem do zboru w Bielsku i tak już było to 4 lata, niektórzy mówili, Zenku, ty już tyle wiesz, ty już tyle wiesz, że ty powinieneś się już ochrzcić bo ty sam jesteś w stanie już, aby ty wyjaśniać Pismo Święte. Ja mówię, nie. A jak ktoś na mnie naciska, to ja reaguję odwrotnie. I znalazłem nawet taką biblijną odpowiedź. Powiedziałem, wiecie co, a ja się ochrzę dopiero w wieku Chrystusowym. Mam jeszcze między 18 a 32, to będzie 24 lata. Dajcie mi spokój. I dali mi spokój. Już więcej nie naciskali. Chociaż potem, jak ja się dowiedziałem, że mój kolega... Nie, dobrze powiedziałem to równanie? Do 20-14 lat. No to, ale zawsze mówiłem sobie: Dadzą mi spokój, nie będę już na mnie naciskać. 14 lat. Ale potem, kiedy się dowiedziałem, że mój Darek, kolega, którego ze zboru bardzo dobrze znałem, mieliśmy podobne zainteresowania, dowiedziałem się, że Darek się na tym kampie będzie chrzcił, To ja powiedziałem: A, jak Darek, to ja też bardzo chcę. Nie wyobrażam sobie tego. Wiem, że była potem sprawa pod górkę, bo pastor powiedział: który przyszedł do zboru, powiedział, no mamy kilka problemów. Po pierwsze, do, do kampu jest dwa miesiące, więc żeby Rada Zboru Ciebie poleciła, to ja muszę Ci przeprowad udzielić wszystkich 27 lekcji biblijnych. Powiedział, nie ma problemu, mogę wpadać do pastora dwa razy w tygodniu, możemy od razu po dwie lekcje mówić, robić. Mówi, ale to nie będzie takie pobieżne studium, tylko to zęku będzie takie głębokie studium, po którym ty musisz mi złożyć podpis na karcie katuchumena, że przyjąłeś do wiadomości i się z tym zgadzasz. Po co takie formaty? No, że jak potem rada zboru cię będzie chciała polecić. Ja wtedy mogę powiedzieć, zaświadczam, mam tutaj zaświadczenie o Zanana Skorupskiego, że przestudiowałem z nim wszystkie 27 zasad wiary i możemy go polecić na chrzcie w Sławie Śląskiej. Chyba taka to była miejscowość, nie pamiętam dokładnie. Pojechaliśmy wtedy z całą grupą młodzieży z Bielska, ja i Darek wzięliśmy chrzest. Bardzo się z tego powodu cieszyłem. Nasze dzieci... Nie pójdą tylko za tym, co im mówimy, na zasadzie trzeba dobrze tak wierzyć, trzeba tak żyć, ale nasze dzieci pójdą za tym, jak my realizujemy tę wiarę, w jaki sposób ją wykonujemy, w jaki sposób ona jest dla nas żywa i praktyczna. Podam jeszcze jeden przykład. Mój kolega Artur, pastor. Został poproszony, żeby porozmawiał z pewną nastolatką. Rodzice go poprosili. Mówi, wiesz co? Ona kiedyś była takim fajnym, grzesznym dzieckiem, ale weszła chyba w złe towarzystwo w szkole, takie ubierające się na czarno. Więc może, powinna, skoro nas nie słucha, może pastora posłucha. Czy mógłbyś z nią porozmawiać? Wiesz, ale jak będziesz z nią rozmawiał, to tylko nie wspomnij jej, że to myśmy cię poprosili, żeby ona nie wiedziała, że to my. Trudne zadanie do zrobienia, ale jakoś tam pokombinował, umówił się z nią, spotkał się tak normalnie w takim neutralnym miejscu na mieście, zamówił herbatę, ciastko, no bo tak się fajnie rozmawia i mówił jej o złym wpływie tej subkultury, o takiej potrzebie trzymania się tego, co rodzice ją nauczyli i tak niechcąco powiedział, bo wiesz co, bo twoi rodzice mnie poprosili, żebym z tobą porozmawiał. Wymskło mu się. Ona wtedy powiedziała, aha, moi rodzice. A wiesz co moi rodzice o tobie mówią? No, ten pastor miał dużo zalet, ale też miał trochę wad. I właśnie ci rodzice te wady zawsze przy sobotnim obiedzie podkreślali, komentując te kazanie. Pastor poczuł wtedy, jakby sobie sam zrobił strzał w kolano. Mówi: "Aha, no to teraz wszystko rozumiem. To do zobaczenia przy jakiejś innej okazji." Ten przykład wam podałem, żeby pokazać, jak to, co my robimy w domu, nawet tak mówiąc sobie, my tylko wyrażamy swoje opinie, wpływa potem na nasze dzieci. W jaki sposób umiejętność przekazania im takiej żywej wiary staje się takim dużym wyzwaniem. Ja wiem, że kiedy dzieci są małe, one chętnie chodzą do zboru, prawda? Tak jak tutaj. Moja córka też bardzo lubi szkółkę sobotnią, bardzo lubi śpiewać. Tak jak, tak jak każde małe dziecko. Ale kiedy dorośnie, nie wiem, jaką sobie drogę wybierze, ale myślę, że pójdzie nie tą drogą, którą ja jej mówię na zasadzie, to jest dobra, zostań. W kościele, zostanie adwentystką, to by było najlepiej. Znajdź sobie jeszcze adwentystkę albo adwentystę, tylko pójdzie tą drogą, którą ja im pokażę moim, moim działaniem czynem. Jeśli ona będzie zaprzeczeniem tego, co ja mówię, że wierzę, albo tylko będę adwentystą dnia tylko siódmego, a w pozostałe nie, to mój wysiłek będzie daremny. Zachęcam Was do tego, abyście na co dzień. Generowali w sobie dużo siły, dużo modlitwy za wasze dzieci, dużo starań, żebyście nie tylko uczyli ich słowami, tekstami przykładem, znaczy słowami i tekstami, ale też takim żywym przykładem, że to, w co wierzycie, nie jest tylko dla was takim zbiorem doktryn, ale czymś żywym. Amen.